Szanowni Państwo, uczelnia to ludzie szczególni, bo ceniący renomę i specyficzną atmosferę uczelni, wartości akademickie, ale także możliwość realizowania swoich marzeń i ambicji. Sukces uczelni zależy od ich zaangażowania, a to od ich warunków pracy i od czegoś bardzo ważnego, od poczucia partycypacji, udziału we wspólnym dziele. Czego oni od nas oczekują? Czego potrzebują, żeby tworzyć, uczyć siebie, uczyć innych, czy po prostu dobrze realizować swoje obowiązki? Niech próbą odpowiedzi na to pytanie będzie przykład. Profesor Zbigniew Nawrat, człowiek renesansu i wizjoner, znakomity fizyk i medyk, a jednocześnie gitarzysta i kompozytor, szef grupy młodych naukowców realizujących projekt polskiego robota kardiochirurgicznego, zapytany o to, co kieruje jego młodym zespołem, odpowiedział: oni potrzebują wolności i radości. Trudno o celniejsze określenie tego, co jest potrzebne pracownikom nauki, chociaż odpowiedź z pewnością nie jest kompletna. Ja do niej dodałbym jeszcze spokój, poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, warunki pracy, a także to, co jest najbardziej potrzebne, to znaczy potrzeba docenienia. To wszystko chciałbym nam wszystkim zaoferować. Proszę Państwa, chciałbym podkreślić, że wszystko, co zaproponowałem w moim programie, nie wynika wyłącznie z moich przekonań i doświadczeń, ale przede wszystkim jest efektem długich godzin dyskusji i wymiany argumentów w różnych środowiskach, a zatem mogę powiedzieć, że w pewnym sensie jest to efekt wspólnej pracy. Chciałbym także powiedzieć Państwu, że w koncepcji mojego programu odszedłem od typowego w takich sytuacjach układu dzielącego sprawy uczelni na obszary badań, dydaktyki, innowacji, wymiany międzynarodowej itd. Stereotyp myślenia w takich rozdzielnych kategoriach stwarza perspektywę, z której trudno oglądać uczelnię będącą wielkim, spójnym i bardzo skomplikowanym organizmem, którego stan zależy od stanu wszystkich jego elementów i od ich wzajemnego współdziałania. Dlatego ja zaproponowałem Państwu wizję uczelni, która jest określona za pomocą 5 innych kluczowych dla mnie elementów. Zacznijmy od elementu pierwszego, który jest mi szczególnie drogi, od uniwersytetu opartego na akademickiej demokracji. Ustawa 2.0 naruszyła wizję tradycyjnego uniwersytetu opartego na akademickiej demokracji, do którego przywiązywaliśmy się przez dziesiątki lat. Bardzo wzmocniono poziom władzy rektora, umniejszono znaczenie ciał kolegialnych, wreszcie z katalogu jednostek podstawowych uczelni zniknęły wydziały. Wszystko to budzi mój sprzeciw i dlatego ja chciałem zaproponować Państwu wizję uczelni zbliżoną do modelu tradycyjnego na tyle, na ile zapisy ustawy nam na to pozwalają. Jestem głęboko przekonany, że najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie tradycyjnej wydziałowej struktury uczelni. Nie tylko ze względu na tradycję, która w tym środowisku jest nam szczególnie bliska, ale także ze względu na funkcjonalność działania. Nie wyklucza to zmian. Każda wychodząca ze środowiska, integracyjna i uzasadniona merytorycznie propozycja powinna być rozpatrywana i popierana. W swoim działaniu bardzo chciałbym dbać o zasady demokracji akademickiej. Deklaruję, że będę współpracował z Kolegium Dziekanów, które powinno współuczestniczyć w decyzjach, ale także w odpowiedzialności za ich realizację. Podobnie widzę rolę przedstawicieli samorządów doktoranckich i studenckich. Chciałbym także bardzo dbać o działanie otwarte i dlatego widzę potrzebę organizowania otwartych spotkań konsultacyjnych dostępnych dla całej społeczności akademickiej, gdzie moglibyśmy porozmawiać o sprawach dla uczelni najważniejszych. Deklaruję także, że postaram się o to, aby wszyscy reprezentanci uczelni, ciała kolegialne, kierownicy byli wyłaniani w sposób jak najbardziej demokratyczny. Będę dążył do eliminowania nakładających się kompetencji wydziałów, rad naukowych dyscyplin, szkół doktorskich i elementów struktury programu IDUP. Wszystko to jednak przy założeniu dla mnie fundamentalnym, że badania, podobnie jak dydaktyka, powinny pozostać w zakresie odpowiedzialności wydziałów. Chciałbym także zaproponować Państwu zmianę koncepcji kształcenia doktorantów. W miejsce 5 ponumerowanych szkół doktorskich, powołując jedną wspólną uczelnianą szkołę, proponującą szereg elastycznych
ścieżek kształcenia dostosowanych do naszych aktualnych zainteresowań badawczych. Proszę Państwa, możemy z wielu rzeczy rezygnować, ale nie możemy rezygnować z fundamentów. I ja deklaruję, że ja te fundamenty będę bardzo dbał. Uczelnia moich marzeń to uczelnia będąca wzorem demokracji, wysłuchująca każdego, chroniąca mniejszości, traktująca z ogromną powagą i szacunkiem wszystkie wspólnie wypracowane pomysły. Kolejny punkt to Politechnika Przyjazna. Uczelnia przyjazna to taka, która każdemu z nas i każdej grupie oferuje takie warunki, które dla nich są szczególnie w pracy ważne. A zatem naukowcom i nauczycielom wolność merytorycznego działania, komfort pracy i odciążenie od biurokratycznych obowiązków. Doktorantom i studentom poza dostępem do wiedzy, opiekę merytoryczną, dostęp do nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, ale także możliwość realizowania ich pasji i zainteresowań. Administracji, uproszczenie procedur, klarowność zadań i jasność kryteriów ich oceny, jak najszerszy dostęp do metod i środków poszerzania kompetencji, wsparcie techniczne, ale także, co najważniejsze, docenienie roli tej grupy i jej udziału w realizacji wspólnych celów. Chciałbym jak najszybciej i jak najszerzej wykorzystać możliwości, jakie daje nam cyfrowy świat we wszystkich obszarach naszej działalności. Marzy mi się też Politechnika jako miejsce, gdzie można nie tylko spokojnie i efektywnie pracować, ale także regenerować siły. Dlatego marzę o zielonych przestrzeniach kampusów, o kafejkach i restauracjach, gdzie można nie tylko spotkać się, by się wyciszyć, ale także prowadzić żarliwe dyskusje. Jeżeli uczelnia zapewni nam to, o czym mówił pan profesor Nawrat, wolność i radość, a także jeżeli będziemy działali wspólnie, w przekonaniu, że wspólnie budujemy prestiż Politechniki Warszawskiej, to mogę być spokojny o wyniki rankingów, ewaluacji, o jakość kształcenia. Kolejnym punktem jest uczelnia badawcza, która jest źródłem inżynierskich inspiracji. W tym obszarze moim głównym celem jest to, by Politechnika Warszawska osiągnęła status rzeczywistej uczelni badawczej. Rzeczywistej to znaczy w znaczeniu przyjętym w środowisku międzynarodowym. Uczelni o znaczących osiągnięciach badawczych, ale przykładającą największą wagę do nauczania na poziomie doktoranckim oraz studiów drugiego stopnia. Siłą najlepszych światowych ośrodków naukowych jest ich interdyscyplinarność i zdolność do podejmowania międzyinstytucjonalnej współpracy. Politechnika Warszawska powinna wykorzystać pozycję Warszawy jako największego w kraju ośrodka naukowego, a jednocześnie tradycję naszych kontaktów badawczych, żeby dążyć do utworzenia federacji z Uniwersytetem Warszawskim oraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Niemniej, a może jeszcze bardziej ważne jest tworzenie trwałych aliansów z najlepszymi europejskimi uniwersytetami. Politechnika Warszawska powinna dążyć także do ugruntowania swojej pozycji jako najsilniejszego w regionie ośrodka badawczego kształtującego trendy technologii jutra. Nie powinniśmy się skupiać na zaspokajaniu bieżących potrzeb przemysłu. Nasze ambicje leżą zupełnie gdzie indziej. Możemy i chcemy stwarzać rozwiązania i pomysły, które w środowisku przemysłowym jeszcze nie zaistniały. Powinniśmy wyprzedzać rynek we wszystkich jego aspektach, nie tylko w rozwiązaniach inżynierskich, ale także w edukacji. Jeżeli to wszystko się uda, a przy Państwa pomocy udać się musi, to mam nadzieję, że już za kilka lat partnerzy z europejskiego otoczenia gospodarczego i społecznego będą konkurowali o dostęp do inspiracji tworzonych w Politechnice Warszawskiej. Być może powinniśmy nawet pomyśleć o znaku towarowym stworzone we współpracy z Politechniką Warszawską, a znak taki byłby certyfikatem najwyższej jakości i innowacyjności rozwiązań. Kolejny obszar to Europejskie Centrum Kształcenia. Politechnika Warszawska od wielu lat szczyci się bardzo wysokim poziomem kształcenia, potwierdzanym wieloma rankingami. I tak musi zostać. Aby tak się stało, musimy stale dbać o ścisły kontakt pomiędzy badaniami a dydaktyką, ale także starać się unikać pewnych zagrożeń, takich jak rutyna, zamykanie się w lokalnych środowiskach, czy też uleganie narzucanym z zewnątrz standardom.
Musimy pamiętać o tym, że przygotowujemy absolwentów do wejścia w globalny i bardzo szybko zmieniający się rynek globalnej wymiany informacji. Musimy zatem tworzyć atmosferę szkoły mistrzowskiej, opartej na autorytetach, ale także na wielokierunkowej wymianie wiedzy. Musimy także zmieniać narzędzia dydaktyczne, bo zmienia się otaczający nas świat. Weźmy pod uwagę choćby potwierdzone badaniami socjologicznymi zmiany w możliwościach percepcyjnych młodego społeczeństwa. Dla uczelni technicznej najbardziej naturalnym, a jednocześnie najefektywniejszym środkiem kształcenia jest nauczanie projektowe. Umożliwia ono pracę zespołową, interdyscyplinarną, a także kształtuje kompetencje społeczne. Będę z całą pewnością starał się jak najszerzej takie metody wprowadzać w Politechnice Warszawskiej. Ale oprócz tego chciałbym na przykład zaproponować program interdyscyplinarnych, międzyobszarowych studiów, śmiało łączących różne dyscypliny. Jako przykład mogę podać studia miejskie, które łączyłyby nauki społeczne z informatyką, transportem, inżynierią lądową, urbanistyką, może inżynierią środowiska. Deklaruję także, że będę bardzo dbał o studencki ruch naukowy, nie tylko przez wspieranie finansowe kół naukowych, ale także na przykład przez ułatwianie im dostępu do pomieszczeń, do aparatury naukowej, a także przez tworzenie linków pomiędzy kołami naukowymi a firmami, które mogą być bardzo efektywnym wsparciem. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś z Państwa obawiał się, że Krzysztof Zaremba, naukowiec z dość dobrymi osiągnięciami naukowymi, skupi się w 100% na podnoszeniu jakości i efektywności nauki, na punktach za cytowania, artykuły, patenty, to może się tego nie obawiać. Nigdy nie zrobiłbym tego kosztem jakości dydaktyki, dlatego że Politechnika moich marzeń to miejsce międzypokoleniowych kontaktów realizujących się właśnie w kształceniu. Nie ma konfliktu pomiędzy badaniami a kształceniem. Przeciwnie, dla naszej doskonałości powinniśmy w sposób mądry łączyć oba te pierwiastki. Wszyscy, świadomie lub mniej świadomie, czujemy wagę estetyki i wygody środowiska, w jakim przyszło nam pracować. Dobrze czujemy się w takim otoczeniu, w którym się identyfikujemy, które przynosi nam spokój i natchnienie do pracy. Wszystkie kampusy prestiżowych uczelni były budowane z taką myślą i taki był początek historii Politechniki Warszawskiej. Każdy budowany gmach był wizytówką naszej uczelni. W tej chwili stan techniczny wielu budynków jest bardzo zły, jeszcze gorszy wielu terenów wspólnych. Bardzo zależy mi na tym, żeby zacząć zmieniać tę sytuację i uważam, że mamy po temu wszelkie szanse, pod warunkiem jednak, że nawiążemy dialog z włodarzami naszego miasta stołecznego, a także z władzami państwowymi, próbując uzyskać znaczące finansowanie. Będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli stworzymy bardzo odważny, śmiały, dopracowany w każdym szczególe i ultranowoczesny technologicznie plan rozwoju przestrzennego. Marzy mi się na przykład stworzenie osi komunikacyjnej północ-południe, zaczynającej się od gmachu głównego, biegnącej ulicą Rektorską, przeskakującej trasę Łazienkowską, żeby poprzez pole mokotowskie połączyć ze sobą dwa kampusy, centralny i południowy. Być może za kilka lub kilkanaście lat za pomocą sieci autonomicznych pojazdów skonstruowanych w naszej uczelni. Marzę także o tym, żeby otoczenie tej osi stanowiło teren wspólny, na którym miejsce mogłyby znaleźć na przykład modularne laboratoria, łatwo rekonfigurowalne, supernowoczesna mediateka ze strefą do nauki, dostępną dla studentów przez całą dobę i z salami konferencyjnymi. Jestem przekonany, że taki śmiały plan stałby się inspiracją dla władz Warszawy po to, żeby wspólnie współpracować i wspólnie sięgać po finansowanie. Chciałbym także przekonać rektorów zaprzyjaźnionych warszawskich uczelni, żeby z fragmentu pola mokotowskiego uczynić wspólne centrum rekreacyjno-sportowe wyposażone w nowoczesną sportową infrastrukturę. Szanowni Państwo, wszystko to, co Państwu dzisiaj przedstawiłem, jest pewnym konglomeratem konkretnych zamierzeń, ale także marzeń. I tak musi być, bo jak mawiał Anatole France, żeby osiągnąć rzeczy wspaniałe, trzeba równie dobrze marzyć, jak działać. Proszę Państwa,
Funkcja rektora wielkiej, renomowanej uczelni jest ogromnym wyzwaniem. Gdyby nie to, że wokół siebie znalazłem grupę ludzi, którzy myślą tak jak ja, którzy tak jak ja uczelnię traktują jako drugi dom i którzy zadeklarowali współpracę ze mną, prawdopodobnie nie odważyłbym się podjąć tego wyzwania. I tu taki bardzo osobisty akcent. Kiedy zastanawiałem się, jak podsumować to dzisiejsze spotkanie, jak to często zdarza się w życiu, życie podsunęło mi rozwiązanie. Otóż moja synowa, pracująca w dziale marketingu wielkiej globalnej korporacji, po odwiedzeniu mojej strony internetowej zadała pełne uznania pytanie: tato, jaki ty na to miałeś budżet? Odpowiedź była prosta. Nie miałem żadnego budżetu, ale mam przyjaciół. I wydaje mi się, że to może być najlepszym podsumowaniem wszystkiego tego, do czego chciałem Państwa dzisiaj przekonać. Ja z tym przekonaniem pozostanę, z przekonaniem wyrytym w mojej pamięci, ale i w moim sercu. Proszę Państwa, jestem przekonany, że z grupą kompetentnych i zaangażowanych współpracowników, ale także i przede wszystkim przy akceptacji i współudziale całej społeczności akademickiej, jestem w stanie poprowadzić Politechnikę Warszawską w stronę uczelni naprawdę światowego formatu. Jeżeli Państwo mi zawierzycie, mogę zagwarantować, że nie zabraknie mi siły, entuzjazmu, odwagi w podejmowaniu decyzji i w braniu za nie odpowiedzialności i że nie zmienię przekonania, że zarządzanie uczelnią musi polegać na współpracy i na dialogu ze wszystkimi środowiskami. Proszę Państwa, jestem głęboko przekonany, że razem możemy wszystko. Dziękuję.